Okrutna podwójna zbrodnia. Matka i córka padają celem niezidentyfikowanego sprawcy. Morderca pozostawiał po sobie jedynie łom, którym zadawał swoje ciosy. Na pierwszy rzut oka śledczy stoją w ślepym zaułku. Nie mogą iść w prawo, nie mogą iść w lewo, nie mają żadnych śladów, które mogą naprowadzić ich na mordercę. Tutaj z pomocą przychodzą mieszkańcy miasteczka. Mieszkańcy, którzy składają zawiadomienie, że podczas pogrzebu obu kobiet, okrutnie zamordowanych kobiet, jeden z mieszkańców miasteczka pojawił się w zakrwawionej marynarce. Czy to możliwe, aby jeden z nich był odpowiedzialny za tak drastyczny mord? Tego dowiecie się w najnowszego odcinka Zbrodni Zapomnianych. Mościska to małe miasteczko, które w dwudziestoleciu międzywojennym należało do okręgu lwowskiego. Ta dość nietypowa nazwa pochodzi od czterech mostów, przynajmniej takie informacje uzyskałam, ponieważ te mosty miały z każdej strony otaczać miasto i z tego co wiem, to chyba po dziś dzień otaczają. Ale ręki sobie uciąć nie dam. W latach 30. ubiegłego wieku Mościska, tak jak i zresztą prawie wszystkie tereny leżące w okolicy Lwowa, leżały w granicach państwa polskiego. Na tych ziemiach zazwyczaj była mieszanka ludności. Była to ludność polska, ukraińska, żydowska oraz jakieś nieliczne mniejszości etniczne. Jedną z najbardziej znanych obywatelek miasta była 61-letnia Szajda Szlaf. Szlafowa mieszkała w domku w samym centrum miasteczka, tuż obok rynku głównego, co już samo w sobie dość dużo mówi o jej statusie materialnym. W tle możecie zobaczyć, jak wyglądał rynek w Mościskach w roku 1904, czyli jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ale czy gdzieś tam w tle widać drewniany domek, który w przyszłości będzie zajmowała Szlafowa, a być może który już zajmowała, no to niestety nie wiadomo, bo dokładny adres kobiety nie przedostał się do prasy, a przynajmniej ja go nie odnalazłam. Według relacji na pewno miał to być taki mały, drewniany, parterowy domek. Częściowo drewniany, nie że w całości. Szlafowa była jedną z najbogatszych mieszkanek miasta, głównie zajmowała się sprzedażą zboża. Mówię tutaj głównie, ponieważ 61-latka miała też dodatkowe, bardzo intratne zajęcie, ponieważ parała się lichwiarstwem. Pojęcie lichwiarza powinno być Wam dobrze znane, ponieważ nadal funkcjonuje w naszym języku, ale gdyby ktoś nie wiedział, to taka osoba zajmowała się pożyczaniem pieniędzy na bardzo wysoki procent. No i raczej nie była to działalność, która przysparzała sympatii, ponieważ uważano, że lichwiarze nieuczciwie bogacą się cudzym kosztem, bardzo często na cudzej tragedii i ubóstwie. Dlatego, ponieważ Szlafowa ze względu na ten swój status materialny była raczej szanowaną obywatelką miasta, to też nie do końca było tak, że wszyscy ją w tych mościskach kochali. Ale raczej takiej powszechnej wrogości to nikt rodziny Szlafów nie okazywał. Mówię tutaj rodzinie, chociaż wcześniej wspomniałam Wam tylko o samej Szajdli, ale Szlafowa mieszkała razem z 24-letnią córką, Braindlą. O mężu Szlafowej nic nie wiadomo, więc możemy tutaj założyć, że najprawdopodobniej kobieta była wdową. Czy miała więcej dzieci, czy tylko Braindle, to też niestety nie wiadomo. Wiadomo, że panie żyły razem, a Braindla była już kobietą, która powoli rozglądała się za kandydatem na męża. Miała 24 lata, pochodziła z dobrej, majętnej rodziny, więc był to idealny wiek na zamążpójście, przynajmniej według ówczesnych standardów. Nie wiadomo, czym Braindla zajmowała się prywatnie, czy pracowała, czy też nie pracowała, ale bazując tutaj na informacji, że obracała się ona w środowisku miejskich studentów, to też można tutaj przypuszczać, że Szlafówna jeszcze kontynuowała swoją edukację na uniwersytecie, ale pewności nie ma.
29 sierpnia 1933 roku 24-letnia Braindla wracała do domu w towarzystwie Singera. Singer jest tutaj postacią dosyć zagadkową, jest delikatnie wspomniany w całej tej historii i na pewno odegrał tutaj bardzo ważną rolę, ale nie wiadomo, w jakiej zażyłości był ze szlafówną. Czy para spotykała się w takich celach matrymonialno-romantycznych, czy też była to zwykła znajomość z uczelni, taka typowo koleżeńska, no to tego się raczej nie dowiemy. To, co wiemy, to to, że Singer był dobrym znajomym szlafówny, był studentem i akurat 29 sierpnia towarzyszył Brindley na koncercie. Singer, jak na dżentelmena przystało, po zakończeniu spotkania postanowił odprowadzić Brindle pod drzwi jej domu, zwłaszcza, że godzina była już dość późna, co prawda był to sierpień, 23, więc raczej chyba jeszcze aż tak ciemno nie było, no ale zwyczaj nakazywał, by mężczyzna zadbał o swoją partnerkę i zapewnił jej bezpieczeństwo. Kiedy para pojawiła się pod domem szlafówny, było pomiędzy 23 a 23.15. Brindle miała poprosić Singera, by ten jeszcze chwileczkę zaczekał, ponieważ ona musiała udać się do domu po klucz, który miał zamknąć główną bramę. Towarzysz Brindle posłusznie poczekał, ale nie wchodził wraz z Brindle do środka. Stojąc na progu usłyszał jednak, że Brindle z kimś rozmawia i raczej nie jest to jej matka. Był to jakiś mężczyzna. Według Singera szlafówna miała wyrazić zdziwienie, że o tak późnej porze ktoś odwiedza ją oraz jej matkę, ale jej nastawienie do tego gościa nie było raczej negatywne, bardziej było takie serdeczne i pozytywne, a Singer miał być nawet przekonany, że dziewczyna zna tego tajemniczego gościa, bo odnosiła się do niego z takim szacunkiem i z uśmiechem. Kiedy po chwili Brindle opuściła mieszkanie, Singer nawet zapytał zaciekawiony, któż to ją odwiedza, przecież jest godzina 23, no to raczej nie jest odpowiednia pora na niezapowiedziane odwiedziny. Ale dziewczyna z tajemniczym uśmiechem odpowiedziała, że jest to jakiś ładny chłopczyk. Tutaj nie wiadomo, czy szlafówna chciała być nieco zalotna i kokietowała Singera, czy też faktycznie dom szlafów odwiedził jakiś urodziwy młodzieniec, który starał się o rękę Brindle. Singerowi ciężko było to zweryfikować, jedynie co to słyszał głos tajemniczego mężczyzny, nie widział tego, jak on wygląda. Ale jakoś nie dociekał, nie była to zresztą jego sprawa. On miał tutaj zapewnić Brindle bezpieczny powrót do domu, a ponieważ wykonał swoje zadanie, to pożegnał się z dziewczyną i ruszył w drogę powrotną do domu. 2 godziny później, o godzinie 1:30, posterunkowy surowiec robił nocny obchód miasta. Jego służba została zakłócona w dość mocnym stopniu, jednak nie chodziło tutaj o jakieś starcia z podbitymi mieszkańcami miasteczka. Surowiec zauważył kłęby dymu wydobywające się z domu należącego do szajdli szlafowej. Policjant natychmiast zaczął dobijać się do drzwi i okiennic, ale nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Zaczął więc nawoływać o pomoc. Zaniepokojeni mieszkańcy, czy też pojedynczy przechodnie, którzy usłyszeli nawoływania policjanta, natychmiast ruszyli na pomoc. O pożarze zawiadomiono straż ogniową, która też przybyła na miejsce, by pomóc zgromadzonym zadusić rozprzestrzeniający się ogień. Większość okolicznych zabudowań była drewniana lub też częściowo drewniana, więc gdyby ogień poważnie się rozszalał, to istniało bardzo duże zagrożenie, że spłonie prawie całe miasto, a przynajmniej jakaś większa jego część. Im więcej zabudowań zostanie zajęte przez ogień, tym ciężej będzie zapanować nad żywiołem. Strażacy, żeby dostać się do środka budynku, wyważyli główną bramę, dokładnie tę samą bramę, którą przed 2 godzinami zamknęła młoda szlafówna, dzięki czemu zarówno straż ogniowa, jak i zaniepokojeni sąsiedzi dostali się do środka budynku. Wtedy też okazało się, że strażacy mają tutaj do czynienia z czymś więcej niż zwykłym małym pożarem. Na środku pokoju sypialnianego płonęło łóżko, pierzyny oraz siennik.
strażakom szybko udało się ugasić pożar, który na całe szczęście nie zdążył zająć jeszcze całego pomieszczenia. Zdjęcia spalonego pokoju możecie zresztą zobaczyć w tle. Jakichś takich większych zniszczeń tam na szczęście nie było. Obok spalonego łóżka na posadzce leżało ciało 24-letniej Brindley Szlafówny. Można by przypuszczać, że dziewczyna zmarła na skutek zaczadzenia, gdyby nie fakt, że na jej czaszce można było zaobserwować wyraźne rany tłuczone, a na podłodze widoczne były plamy krwi. W pomieszczeniu obok leżało ciało jej matki, Shirley Szlafowej. Ona również posiadała rany tłuczone głowy, a na jej szyi widoczne były ślady świadczące o tym, że najprawdopodobniej doszło tutaj również do próby duszenia. Ponieważ wszystko przemawiało za tym, że w domu Szlafowej doszło do zbrodni, to też na miejsce wezwano komisję sądowo-lekarską. Podczas wstępnych oględzin medycy stwierdzili, że obie kobiety, zarówno matka jak i córka, zapewne zginęły na skutek ran tłuczonych głowy, co też miała potwierdzić późniejsza autopsja. Ponieważ mieszkanie nosiło ślady przeszukania, a Szlafowa znana była przecież, że jest osobą dość majętną, można powiedzieć, to też założono, że mord został dokonany z pobudek rabunkowych. W magazynie pomiędzy workami ze zbożem policji udało się odnaleźć prawdopodobne narzędzie zbrodni. Był to żelazny łom, którym sprawca najprawdopodobniej zadał śmiertelne ciosy, a potem, jak gdyby nigdy nic, porzucił podczas swojej próby ucieczki. Udanej zresztą próby ucieczki. Oba ciała zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej. W raporcie z autopsji można było odnaleźć informacje, które mówiły o tym, iż 61-letnia Shaidla Szlaf w starciu z napastnikiem otrzymała 7 ran tłuczonych głowy, w wyniku czego w dwóch miejscach doszło do złamania kości czaszkowej. Na szyi widoczne były ślady palców, świadczące o tym, że napastnik próbował udusić swoją ofiarę, w wyniku czego doszło do uszkodzenia kości gnykowej. Na szyi Brindley Szlaf również można było zaobserwować odciśnięte ślady palców, jednak tutaj napastnik był mniej brutalny, można tak powiedzieć, ponieważ nie doszło do uszkodzenia żadnej kości w obrębie szyi. Natomiast na skutek 8 uderzeń zadanych tępym przedmiotem doszło do złamania kości czaszki oraz szczęki dynatki. Policja musiała wytypować potencjalnego sprawcę lub sprawców mordu, co nie było takie łatwe. Mieliśmy tutaj tak naprawdę tylko zeznania Singera, do którego oczywiście śledczy bardzo szybko dotarli. No i dzięki niemu policja wiedziała, że napastnik musiał być płci męskiej i najpewniej był znany obu kobietom, o czym świadczyło serdeczne przywitanie Szlafówny. Policja uznała, że te tajemnicze, późne odwiedziny muszą mieć bezpośredni związek z morderstwem. O godzinie 23:15 w mieszkaniu Szlafów przebywał tajemniczy gość, a już 2 godziny później z domu wydobywały się kłęby duszącego dymu. Według przypuszczeń śledczych, kiedy Brindla weszła do swojego domu, jej matka mogła już nie żyć. Singer nie słyszał, by Szlafówna rozmawiała ze swoją matką. Jej krótka rozmowa odbyła się tylko pomiędzy nią i tym tajemniczym gościem, a ogień mógł zostać podłożony tak naprawdę w celu zatarcia śladów zbrodni. Tylko tyle. To były wszystkie informacje, jakimi dysponowali śledczy. Mieli jedynie narzędzie zbrodni, potencjalne narzędzie zbrodni, ale pamiętajmy, że w latach 20-30 ubiegłego wieku daktyloskopia jeszcze nie stała na takim poziomie jak obecnie i raczej pomimo pozyskania narzędzia zbrodni, to ciężko było uzyskać jakieś odciski palców, które mogłyby naprowadzić na sprawcę zbrodni. Jedynym punktem zaczepienia była informacja o tym, że mieszkanie Szlafów odwiedzał jakiś tajemniczy mężczyzna, a ponieważ była to godzina bardzo późna, to też musiał to być mężczyzna dobrze znany całej rodzinie. Szlafowa była raczej zapobiegawczą kobietą. Wykluczono, żeby wpuściła do domu kogoś, kto nie byłby z nią w jakichś takich zażyłych relacjach.
Dlatego też śledczy postanowili skupić się na najbliższym kręgu znajomych rodziny. Według ich ustaleń tajemniczy gość najwcześniej mógł zapukać do drzwi po godzinie 22, ponieważ właśnie punktualnie o 22 Szlafowa opuściła mieszkanie swoich sąsiadów i wróciła do swojego domu. Pierwsze podejrzenia padły na pewnego rolnika z powiatu jarosławskiego, który zajmował się dostawą zboża do Szlafowej. Sąsiedzi słyszeli, jak jakiś czas wcześniej mężczyzna podczas rozmowy ze Szlafową obiecywał jej, że wkrótce się z nią skontaktuje i przekaże dane kontaktowe na pośrednika małżeńskiego. Jak już Wam wcześniej wspomniałam, to Szlafówna powoli szykowała się do zmiany swojego stanu cywilnego, a ponieważ była dziewczyną majętną z dobrej rodziny, no to też nie mogła poślubić byle kogo. Być może Szlafowa chciała trochę pomóc córce, czy za jej własną zgodą, czy za jej plecami, to już nie wiadomo, ale być może wpuściłaby swojego dostawcę do swojego domu nawet o tak późnej godzinie, gdyby się z nim umówiła właśnie w celu przekazania sobie informacji i danych kontaktowych. A ponieważ rolnik współpracował ze Szlafową i to już od dłuższego czasu, to też doskonale wiedział, jaka jest jej sytuacja materialna i wiedział też, kiedy Szlafowa zwykle przygotowuje jakąś większą sumę gotówki, by zapłacić za zboże, przecież sam te pieniądze od niej odbierał. Ponieważ ich transakcje odbywały się w domu, to też mężczyzna zapewne mógł wiedzieć, gdzie szukać tych pieniędzy, które Szlafowa chowała na zboża, na swój towar. Dlatego też były to małe poszlaki, które mogłyby sugerować, że mężczyzna może nie do końca miał motyw, ale miał wystarczające informacje i sposobność, by tej zbrodni dokonać. Śledczy zainteresowali się dostawcą, ponieważ ustalono, że w ostatnich dniach, czy tam tygodniach, Szlafowa miała odłożyć sumę 5000 zł, ponieważ miała uiścić opłatę za zamówione zboże, a przypominam, że 5000 zł w tamtych czasach to była naprawdę ogromna kwota. Dokonano również aresztowania jakiegoś niewymienionego tutaj z imienia i nazwiska wieśniaka, który miał być podobno żywo zainteresowany poślubieniem Szlafówny. Niejaki Ber, obywatel miasteczka, doniósł śledczym, że słyszał jakiś czas temu, jak młodzik przechwalał się, że wrzeni się w bogatą rodzinę Szlafów. Posag Brindley był wart około 1500 dolarów, tak więc no było na co ostrzyć sobie zęby. Oczywiście byle wieśniak nie miał tutaj żadnych szans, by konkurować o rękę takiej partii, jaką była Szlafówna, dziewczyna, która była jedną z najbogatszych obywatelek miasta, ale być może mężczyzna nie zdawał sobie z tego sprawy, poprosił o rękę Brindley, no i został odrzucony, a kiedy został odrzucony, to zapałał chęcią zemsty i postanowił zamordować matkę oraz córkę. Na pewno był to wątek, który warto było sprawdzić, zwłaszcza, że Singer przecież zeznał, że Brindla opisała swojego gościa jako ładnego chłopczyka. Młodzieńcowi, który był zainteresowany ożenkiem z bogatą Singerówną, na pewno było bliżej do ładnego chłopczyka niż staremu dostawcy zboża, więc na pewno warto było sprawdzić ten trop i przesłuchać chłopaka, czy czasem nie ma czegoś na sumieniu. Trzeci podejrzany nawinął się śledczym w zasadzie przez przypadek. Pogrzeb zamordowanych kobiet odbył się dość szybko, bowiem z tego, co chyba udało mi się dowiedzieć, to jakoś dobę po tragedii, więc to naprawdę było tempo ekspresowe. I uwagę żałobników na pogrzebie zwrócił niejaki Tadeusz Zych. Dlaczego mieszkańcy zwrócili na niego uwagę? Mieszkańcy zwrócili na niego uwagę, ponieważ Zych miał być bardzo silnie zdenerwowany i pobudzony. Jego zachowanie wydało się na tyle podejrzane, że uczestnicy uroczystości postanowili poinformować o tym fakcie policjantów, którzy zresztą też w pogrzebie brali udział, tak, chociażby na wszelki wypadek. A ponieważ okazało się, że Tadeusz Zych miał na swojej marynarce jakieś takie dziwne, brunatne ślady, no to też policja postanowiła aresztować mężczyznę, odprowadzić na komisariat i przesłuchać, czy czasem nie wie czegoś w sprawie morderstwa.
Policja miała więc trzech podejrzanych, ale tak naprawdę żadnego punktu zaczepienia. Od tego, jak przebiegną przesłuchania, zależało, jakie kroki dalej podejmą śledczy. Mogło się okazać, że żaden z tych mężczyzn nie miał nic wspólnego ze zbrodnią. Zwłaszcza, że wszyscy trzej zarzekali się, że nic o morderstwie nie wiedzą. Każdy też podał swoje prawdopodobne alibi. Z całej trójki policja najmocniej skupiła się na Tadeuszu Zychu. Przeciwko mężczyźnie odnaleziono najwięcej poszlak sugerujących, że to właśnie on może być poszukiwanym sprawcą zbrodni. Te tajemnicze brunatne plamy, które miał mieć na swojej marynarce, okazały się być śladami krwi. Dodatkowo były nie tylko na jego marynarce, ale również na butach. Krew została zabezpieczona i przesłana do analizy porównawczej. Co dość ciekawe, to już w tamtych czasach policja mogła nie tylko ustalić, czy odnaleziona krew jest krwią i czy jest krwią ludzką czy zwierzęcą, ale podobno można też było porównać, czy pochodzi ona od ofiary. Nie wiem dokładnie, jaką metodyką dysponowali śledczy w tamtych czasach, jak taka analiza wyglądała. Próbowałam się tego dowiedzieć, ale powiem wam szczerze, że niewiele jest na ten temat informacji. Na pewno grupy krwi zostały odkryte 30 lat wcześniej, więc teoretycznie śledczy byli w stanie porównać, czy grupa krwi ofiary zgadza się z tą grupą krwi odnalezioną na ubraniu Zycha. Ale czy nasi śledczy dysponowali takimi możliwościami, to do końca nie wiem. Na pewno wiem, że przyłożono się bardzo do tych badań i bardzo dokładnie przebadano wszystkie te próbki. Ale szybko okazało się, że nie tylko ślady krwi świadczyły na niekorzyść aresztowanego mężczyzny, w sumie na razie przesłuchiwanego mężczyzny, ponieważ kolejnym dowodem, który obciążał Zycha, były ziarna pszenicy, które zostały odnalezione na podeszwie jego butów. Ciało Scheidli, tak jak pamiętacie, zostało odnalezione w magazynie, w którym kobieta trzymała zboże. A to z kolei znaczyło, że morderca prawdopodobnie miał styczność z rozsypanymi na podłodze ziarnami. Była to więc kolejna poszlaka, która przemawiała na niekorzyść Zycha, ale ten, pomimo tego, że te wszystkie ślady wskazywały na jego winę, to w dalszym ciągu wypierał się jakiegokolwiek udziału w zbrodni. Twierdził, że całą noc przespał w pobliskiej stajni, która znajdowała się w pobliskiej wsi, ale dokładnie wam nazwy nie powiem, bo chyba nawet nie została wymieniona. Ale szybko okazało się, że niekoniecznie całą noc przespał w tej stajni, bowiem jak udało się ustalić, nie wiem, czy to sam Zych przyznał, czy po prostu dowiedziano się tego od świadków, natomiast Zych był na miejscu, może nie tyle zbrodni, co na miejscu gaszenia pożaru. Kiedy wybuchł pożar w mieszkaniu szlafowej, to tak jak pamiętacie, posterunkowy wszczął alarm, na pomoc ruszyło mu wielu mieszkańców Mościsk i jak się okazuje, to jednym z tych mieszkańców był właśnie Tadeusz Zych. Jak tam się znalazł? Dlaczego tam był? Raczej ciężka sprawa, żeby dobiegł z sąsiedniej wsi jako jeden z pierwszych i rzucił się na pomoc w gaszeniu pożaru. No mimo wszystko jakaś tam odległość tą wieś od domu szlafowej dzielić musiała. Jeżeli był jako jednym z pierwszych na miejscu i pomagał w gaszeniu żywiołu, to musiał być gdzieś w pobliżu. A skoro był gdzieś w pobliżu, no to jakiś cel wizyty mieć musiał. Z jednej strony była więc to poszlaka, która sugerowała sprawstwo zbrodni Zycha, ale z drugiej strony mogła też świadczyć na jego korzyść, no bo jeżeli mężczyzna brał udział w akcji gaśniczej, to tak naprawdę te ziarno, które dostało się na jego podeszwy, mogło się dostać właśnie w trakcie gaszenia pożaru. To samo mogło się stać z krwią ofiar, chociaż raczej wydaje mi się, że on się chyba do tych ciał nie zbliżał, aczkolwiek można było uznać, że w razie czego przypadkiem ta krew na jego ubranie i buty dostać się mogła. Szanse na to były raczej znikome, ale nie można było tego wykluczyć w 100%. Dawniej nie dbano aż tak, aby zabezpieczać miejsce zbrodni i ślady na miejscu zbrodni, a zbiegowisko gapiów, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć, co się stało, komu się stało i jak to wszystko wygląda, było chyba raczej normą.
Skoro Zych był na miejscu zbrodni, to też nie można było wykluczyć, że no, postanowił sobie zerknąć, co tam takiego wydarzyło się za ścianą, co tam takiego wydarzyło się w magazynie. No i w ten sposób mógł mieć kontakt zarówno ze zbożem, jak i z krwią ofiar. Ale skoro tak też się stało, to dlaczego Zych wypierał się tego, że był na miejscu? I dlaczego próbował przekonać policjantów, że całą noc spędził w stodole, jakiejś tam małej stodole, która była otwarta, do której się podobno wemknął i przemknął. Dlatego też postanowiono sprawdzić to jego alibi, no i okazało się, że tak naprawdę nie można go potwierdzić. Stodoła, którą wskazał Zych, w której miał spać w noc morderstwa, była zamknięta aż do rana. Zeznał tak sam właściciel budynku. Owszem, on otworzył tą stodołę i to zrobił to osobiście, ale zrobił to o godzinie 4 nad ranem, więc niewykluczone, że wtedy faktycznie Zych mógł tam się przemknąć, prześlizgnąć i przespać na jego sianie, ale w noc morderstwa było to wykluczone. Stajnia była zamknięta na 4 spusty, nikt byś tam nie dostał. Jeżeli Zych nie miał nic wspólnego ze zbrodnią, to dlaczego kłamał? Śledczy mieli więc pierwszy punkt zaczepienia i byli w stanie skonfrontować się z Zychem i zarzucić mężczyźnie kłamstwo. Być może jeżeli Zych zauważy, że policja odkryła to, że jest z nimi nieszczery, no to też w końcu pęknie i zdradzi nieco więcej. I tak faktycznie było. Podejrzany pod naporem śledczych przyznał się do zbrodni. Zamordował obie kobiety, ponieważ cierpiał na ubóstwo, a wiedział, że stara szlafowa ma sporo oszczędności. Tadeusz Zych miał 40 lat. Od urodzenia mieszkał w Mościskach, a jego ojcem był znany w całym mieście budowlaniec, również Tadeusz Zych, dlatego, żeby te dwie postacie nam się tutaj nie pomyliły, to ojca będę nazywała Tadeuszem seniorem, a jego syna Tadeuszem juniorem. O Tadeuszu seniorze zresztą wspomnę co nieco w trakcie naszego materiału, ponieważ jest on tutaj bardzo znaczącą postacią, bo też to właśnie on nauczył swojego syna fachu murarskiego. Od najmłodszych lat zabierał go ze sobą do wspólnej pracy. Miał zresztą podobno spore ambicje względem swojego syna. Chciał zagwarantować mu wszystko co najlepsze, dlatego nie tylko uczył go tej budowlanki, tego fachu, ale również marzył o tym, by jego syn zdobył chociażby podstawowe wykształcenie, a przypominam, że w tamtych czasach nie każdy rodzic posyłał swoje dziecko do szkoły, nie każdy rodzic dbał o wykształcenie swojego dziecka, no bo też nie każdego było na to stać, a każda ręka do pracy w polu była przydatna, prawda? Ale pomimo tych wielkich chęci Tadeusza seniora, no to szybko okazało się, że Tadek junior jakoś tak nie za bardzo wykazuje chęci do nauki czy do samorealizacji. Już jako dziecko miał sprawiać problemy wychowawcze. Według opinii kolegów szkolnych miał podobno nawet znęcać się nad zwierzętami, z czego czerpał jakąś taką dziwną satysfakcję. Tak jakby podobało mu się to, że góruje nad kimś słabszym od siebie. Co dokładnie robił, to nie wiadomo, ale myślę, że może to i lepiej. Nie wiemy też, jak wyglądała sytuacja z rozwojem emocjonalnym i intelektualnym i jakie w ogóle predyspozycje miał chłopiec, ale podobno do najbystrzejszych nie należał. Być może były to też konsekwencje dwóch poważnych upadków z drzewa, bo podobno mały Tadek w dzieciństwie dwukrotnie spadł z drzewa i uszkodził sobie wtedy głowę, ale wiecie, no to nie było jakoś dokładnie sprawdzone, nie wiadomo co tam się stało. W każdym razie miał rozbitą głowę i niewykluczone, że doszło tam do jakichś powikłań czy komplikacji. Tadek, który wyrósł na młodego Tadeusza, zakończył swoją edukację w wieku 18 lat. Czyli niby ja tutaj widzicie wam mówię, że nie miał predyspozycji do nauki, a jednak tak długo do szkoły uczęszczał. Ale to też nie znaczyło, że miał taki głód wiedzy i pragnął jak najwięcej wyciągnąć podczas swoich lat edukacji. Nie, to nie tak było. Faktycznie Zych uczył się do osiągnięcia pełnoletności, ale tylko dlatego, że to był taki moment, do którego ojciec miał nad nim jakąś kontrolę. Pomimo tego, że Zych junior chodził do szkoły te kilkanaście lat, czyli naprawdę długo,
to swoją edukację zakończył na 5. klasie szkoły podstawowej, czyli przez te kilkanaście lat tak naprawdę ukończył jedynie kilka klas, ponieważ z tego, co donoszono, no to wiedza wchodziła mu bardzo ciężko, trudno mu było przyswoić materiał, zresztą nie chciało mu się tego robić i ukończenie każdej klasy zajmowało mu zwykle 2 lub nawet 3 lata, czyli dość sporo. Ale tutaj też nie wiadomo, czy po prostu Zychowi nie chciało się uczyć, nie chciał się przykładać do tej nauki, czy też po prostu nie miał ku temu predyspozycji. Tak jak wspomniałam, niewiele wiadomo na temat jego zdolności intelektualnej i dość mocno podkreślano, że te upadki z drzewa mogły co nieco zmienić w funkcjonowaniu chłopaka. Nie wiadomo również, czy Tadeusz był jedynym synem Zycha seniora, ponieważ nie udało mi się tego zweryfikować, ale patrząc na to, że budowlaniec bardzo chciałby jego syn wyrósł na porządnego człowieka i pokładał w nim takie wielkie nadzieje i aspiracje, no to może faktycznie Tadeusz był jego jedynym potomkiem. Ale pomimo tych wielkich chęć Tadeusza seniora, no to statkiem juniorem niestety nie było tak łatwo. I już nawet nie chodzi tutaj, że nie był największym bystrzakiem w okolicy, ale o to, że po prostu był leniem i obibokiem. Miał naprawdę zagwarantowane dobre dzieciństwo. Ojciec zapewnił mu wykształcenie, ojciec zagwarantował mu pracę i wykształcenie w danym zawodzie, a mimo to chłopak postanowił, że zacznie sobie zwiedzać świat. Skąd wziął na to pieniądze, to nie wiadomo, ale kiedy skończył 18 lat... Pomiędzy rokiem 1911 a 1916 zaczął jeździć nie tyle po samej Polsce, bo odwiedził chociażby Kraków czy Lwów, ale również ciekawiły go kraje europejskie. Na pewno zostało potwierdzone, że przez jakiś czas mieszkał we Francji, ale co dokładnie tam robił i w jakim mieście mieszkał, to wam niestety nie powiem. Kiedy wybucha I wojna światowa, Zych został zaciągnięty do austriackiego wojska. Mówię tutaj o tym Zychu juniorze oczywiście. Miał wtedy służyć na froncie rosyjskim, ale ponieważ dwukrotnie został ranny i kontuzjowany, no to ostatecznie już pod koniec wojny został przeniesiony do oddziału robotniczego. Parę miesięcy później, kiedy Zych przebywał już w swojej rodzinnej wsi w Mościskach, I wojna oficjalnie się zakończyła, a państwo polskie odzyskało niepodległość. To właśnie w rodzinnym mieście w roku 1922 młody Tadeusz Zych ożenił się. Dane personalne wybranki nie są znane, a przynajmniej mi nie udało się do nich dokopać. Ponieważ Zych junior, pomimo tej swojej pełnoletności, tego dorosłego wieku, ożenku, to... Nie miał swojego stałego miejsca zamieszkania, nie miał swojej chałupy, dlatego wraz z małżonką osiadł w domu swojego ojca. Teoretycznie był więc gotowy, by wejść w dorosłość, ale w praktyce nie miał ku temu żadnych warunków. Wiemy, że był to okres, w którym pomiędzy Tadeuszem seniorem a jego synem doszło do konfliktu. I ten konflikt był dość poważny. Zych junior miał mieć żal do ojca, uważał, że to przez niego on oraz jego żona biedują, a Zych senior rzekomo miał się nie interesować ani losem swojego syna, ani jego małżonki i nie dawał mu żadnych pieniędzy na utrzymanie. Ale pamiętajmy, że to była jego część historii, a ojciec też nie miał tak naprawdę obowiązku, by łożyć już na dorosłego syna. Mógł mu zapewnić pracę, mógł mu pomóc się ustabilizować i usamodzielnić, ale płacić na niego nie musiał. Przecież Zych był już dawno dorosły. Według Zycha seniora, jeżeli jego syn był na tyle odpowiedzialny, by założyć własną rodzinę, no to teraz powinien zarobić na jej utrzymanie sam, a nie ciągnąć pieniądze od niego. Chory nie był, obie ręce i nogi miał, no to dlaczego miałby nie zarabiać? Tadeusz junior twierdził, że Zych senior wypędził go z domu oraz nie chciał zatrudniać go przy zleceniach budowlanych, które otrzymywała jego firma. Ale jak było naprawdę? Tutaj nie znamy dokładnego tła tej historii, ale czytając pomiędzy wierszami, wydaje mi się, że sporo można się dowiedzieć i wyciągnąć pewne wnioski.
Najprawdopodobniej zych senior, który w okolicy miał opinię naprawdę człowieka pracowitego, solidnego, szanowanego, prawie wszyscy mieszkańcy, wszystkie zlecenia budowlane zlecali właśnie jemu i jego firmie, no miał już dosyć swojego syna, który traktował pracę jako przykry obowiązek. Ojciec próbował go wciągnąć do pracy, próbował go wykształcić, próbował pokazać mu, jak wygląda praca, ale też nie chciał dłużej tolerować tego, że jego pierworodny, pomimo skończonych 30 lat, nadal siedzi na jego garnuszku, a ponieważ do pracy się nie garnął, to i niewykluczone, że z powierzonej mu pracy no, nie wywiązywał się jak należy. Być może ojciec próbował go zatrudniać u siebie, ale ponieważ jego syn był obibokiem i wykręcał się jak tylko mógł od pracy, no to nic dziwnego, że zych senior w końcu cierpliwość stracił. Można mieć na ten temat tutaj różne opinie. Są osoby, które uważają, że rodzic powinien wspierać dziecko bez względu na wszystko, ale też uważam, że nie ma tutaj co winić zycha seniora, to były inne czasy. Naprawdę wydaje mi się, że jak na ówczesne standardy, to zych senior zrobił bardzo dużo, by pomóc swojemu synowi, ale ostatecznie jego cierpliwość też się w końcu skończyła. Tak naprawdę nie nam tutaj oceniać to, jak zachował się względem chłopaka, bo nikt z nas nie wie, co zaszło tam pomiędzy ojcem a synem. Po wyprowadzce od ojca juniorowi udało się znaleźć jakieś zakwaterowanie, w jaki sposób to nie wiem, ale jakąś tam chałupę sobie uzyskał. Tylko, że ta chałupa to miała być jakaś nędzna ruina, którą trzeba było wyremontować. Szczęście w nieszczęściu, zych był wyuczony fachu budowlanego, fachu murarskiego, więc mógł sobie tam co nieco poreperować. Ale żeby to zrobić, no to też trzeba mieć na to pieniądze. Żeby mieć pieniądze na materiały, no to trzeba jakoś zarobić. Bo jak wiemy, pieniądze jakoś nie lubią się tak magicznie materializować, a szkoda. Junior, który przez te wszystkie lata dorobił się ze swoją żoną trójki dzieci, chciał zapewnić swojej rodzinie byt, chciał wyremontować chałupę przed zimą, żeby jakoś tam przetrwali te ciężkie czasy, dlatego podejmował się prac dorywczych. W swoim miasteczku był zresztą znany jako syn budowlańca, więc ludzie wiedzieli, że coś tam na temat budowlanki wie, to i czasem jakieś zleconko mu tam wpadło. Ale jakichś takich większych kokosów z tego nie było. Jeżeli chodzi o styl życia zycha juniora, to tak do końca nie wiadomo, jak to z nim było, bo chociaż sam twierdził, że dla swojej żony i dzieci chciał jak najlepiej, no to we wspólnym domu bywał raczej rzadko. Według doniesień to raczej szwendał się po okolicy, szukał ciągle dodatkowej roboty, sypiał gdzieś w stogach siana czy w otwartych stodołach, a w domu był raczej gościem. Nawet nie wiem, czy na obiad zachodził, ale to chyba nie jest aż takie super istotne. Nie wiem, czy w ogóle mieli z czego ugotować ten obiad. Czy lubił sobie też wypić, czy nie, to do końca nie można być pewnym, ale alkoholikiem raczej nie był, bo gdyby faktycznie nadużywał alkoholu, to taka informacja zapewne pojawiłaby się w prasie. Więc nawet jeżeli lubił napoje wysokoprocentowe, to raczej ich nie nadużywał, a przynajmniej nie według ówczesnych standardów, bo tam pamiętajmy, że gorzałkę to sobie wypić lubiano. Młody zych złożył swoje wyjaśnienia, twierdząc, że wraz z końcem lata zdawał sobie sprawę, że wkrótce nadejdzie zima. Jego żona oraz dzieci nie przetrwają w lichej, nieszczelnej chałupie z dziurawym dachem, a i jakieś grubsze kożuchy by się przydały, co by nie zamarznąć w czasie tych mroźnych dni. Łapał jakieś mniejsze zlecenia, to prawda, ale nadal gotówka nie wystarczała na to, by pokryć wszystkie ich zapotrzebowania, zwłaszcza te budowlane. I wtedy też w jego głowie narodził się plan. Dlaczego on ma biedować, skoro tak wielu mieszkańców miasta ma aż nadmiar pieniędzy? Raczej już mu się nie uda odłożyć wystarczającej sumy gotówki przed zimą, ale gdyby tak sobie te pieniądze pożyczyć na takie wieczne oddanie? Zychowi wydawało się, że takie rozwiązanie będzie najrozsądniejsze w tej sytuacji. Jego ojciec nie chciał mieć z nim nic wspólnego, więc raczej było tutaj pewne, że nie ma co liczyć na jakąś zapomogę od Tadeusza seniora, a pieniądze zdobyć musi. Dlatego postanowił wybrać dobrze swoją ofiarę i przystąpić do ataku.
Na 2 tygodnie przed morderstwem Zych Junior miał zostać zaczepiony przez szajdę szlafową, bo kobieta potrzebowała kogoś, kto miałby naprawić jej ścianę w sypialni. Zych zlecenie przyjął i natychmiast udał się do domu szlafowej. Podczas pracy szlafowa kręciła się po domu, nie przejmowała się za bardzo obecnością robotnika, a ponieważ zbliżał się termin zapłaty za zboże, to też kobieta w obecności Zycha przeliczała pieniądze, które potem rozdzieliła i wsadziła do odpowiednich kopert. Koperty z banknotami wsadziła z kolei do szafki, również na oczach Tadeusza Zycha juniora. Prawdopodobnie kobieta niczym się tutaj nie przejmowała i nie krępowała, bowiem jak podają źródła, to ta dwójka dość dobrze się znała. No wiadomo, może nie byli w jakichś takich zażyłych relacjach, dzieliło ich ponad 20 lat, ale tak naprawdę od wielu lat mieszkali w tym samym mieście, wymieniali między sobą uprzejmości, a sama szlafowa pamiętała jeszcze Tadeusza juniora za czasów, kiedy ten był jeszcze małym brzdącem, więc raczej nie spodziewała się, że może jej wywinąć jakiś numer. W pierwszej chwili można sobie pomyśleć, że handlarka zachowała się nieostrożnie, nie zachowała odpowiedniej czujności, że była dość naiwna i łatwowierna, ale pamiętajmy, że tutaj mówimy o ludziach, którzy od wielu, wielu lat byli sąsiadami. Szlafowa raczej nie widziała zagrożenia w kimś, kogo zna od 40 lat. Przez taki szmat czasu wymieniali razem uprzejmości, Zych pomagał jej właśnie w różnych naprawach, więc raczej nie widziała w nim żadnego zagrożenia, ale niestety bardzo się tutaj pomyliła. Zych teoretycznie był skupiony na swojej pracy. W praktyce obserwował całe otoczenie i doskonale widział, jaką ilością gotówki dysponuje stara szlafowa. Mało tego, udało mu się zaobserwować, do której szuflady kobieta chowa wypełnione banknotami koperty. Była to idealna okazja, której nie mógł przepuścić. Ale jednocześnie nie był aż tak głupi i wiedział, że nie może zaatakować kobiety w samym środku dnia, ponieważ po mieszkaniu szlafowej kręciły się różne osoby, pukali sąsiedzi, na dworze również kręciło się bardzo dużo osób, które mogły go zauważyć. Dlatego Zych zdawał sobie sprawę, że taki atak będzie bardzo trudny. Szlafowa na pewno podniosłaby tutaj krzyki, zaalarmowała sąsiadów, no i w każdej chwili do domu mogła też przyjść młoda szlafówna, która nakryłaby go na gorącym uczynku, a wielu mieszkańców przecież wiedziało, że to właśnie Zych wchodził do mieszkania szlafowej, prawda? Więc gdyby odkryto kradzież, ewentualnie jakieś morderstwo, no to zapewne bardzo szybko podejrzenia padłyby właśnie na niego. Dlatego też dokończył swoją pracę i postanowił grzecznie opuścić mieszkanie. Ale już wtedy wiedział, że prędzej czy później tu wróci. Myśl o pieniądzach nie dawała mu spokoju. Niemal co wieczór kręcił się po rynku głównym i obserwował dom szlafowej. W końcu 29 sierpnia odważył się zrobić kolejny krok. Wykorzystał fakt, że dom był pusty. Nie paliło się tam żadne światło, a to znaczyło, że najpewniej nikogo w domu nie ma. Ale zamiast wkraść się do pustego mieszkania i wykraść co bardziej wartościowe rzeczy czy też pieniądze, to Zych miał inny plan. Wykorzystał fakt, że któraś z kobiet pozostawiła niedomknięte drzwi do sieni i przez nikogo niezauważony prześlizgnął się na podwórze. Tam ukrył się gdzieś między komórkami i czekał, aż lokatorki wrócą do domu. Była godzina 20. Tuż po 22 do mieszkania powróciła Szajdla Szlaf. Zyw miał podkraść się pod okno lub też pod drzwi do kuchni, które miały mieć takie okienko w drzwiach i zajrzeć do środka, by zorientować się, co też robi stara szlafowa i czy też czasem wróciła sama, czy razem ze swoją córką. Jak się okazało, stara szlafowa siedziała przy stole kuchennym i cerowała pończochę. W pobliżu nie było ani śladów brandli, dlatego też Zych stwierdził, że byłoby głupio atakować w tym momencie, więc jeszcze trochę poczeka, no bo w każdej chwili może wrócić młoda szlafówna i gdyby pojawiła się ona w nieodpowiednim momencie, to być może uniemożliwiłaby mu dokonanie kradzieży lub złapałaby go na gorącym uczynku. Teraz zresztą już nie chodziło mu o sam rabunek, bowiem Zych doskonale zdawał sobie sprawę, że żeby uniknąć złapania, no to musi zabić.
Obie kobiety dokładnie znały jego personalia, więc bardzo szybko pewnie poinformowałyby odpowiednie służby, kto też dokonał kradzieży. Policja więc szybko wpadłaby na jego trop, a on sam nie tylko musiałby zwrócić skradzioną gotówkę, ale jeszcze trafiłby za kratki. Zych więc ponownie ukrył się pomiędzy komórkami, w dalszym ciągu czekał, ale kiedy tak czekał i czekał i minęła w końcu godzina, dochodziła godzina 23, szlafówna jakoś nie wracała, no to też Zych zaczął się niecierpliwić. Raz jeszcze prześlizgnął się pod te kuchenne drzwi i zobaczył, że Szajdla nadal jest zajęta cerowaniem. Postanowił, że nie będzie dłużej czekać, być może jakaś opatrzność czuwa nad młodą szlafówną i uchroni ją od niechybnej śmierci. Zastukał do drzwi. Po chwili w progu pojawiła się Szajdla Szlaf. Była zdziwiona tak późnymi odwiedzinami i zapytała, dlaczego Zych postanowił złożyć jej wizytę w środku nocy. No, bądź co bądź, była godzina 23. Zych odparł na to, że właśnie wraca z roboty, którą wykonywał gdzieś w sąsiedztwie, więc postanowił zastukać do szlafowej i sprawdzić, czy ściana w sypialni już przeschła. Szlafowa nadal nie dawała za wygraną, twierdząc, że o tak późnej godzinie to i tak przecież nic nie da się zobaczyć, ale kiedy usłyszała, że Zych chciałby rano zacząć dalszą pracę, ale żeby to zrobił, no to musi wiedzieć, jak ta ściana wygląda, czy jest już gotowa do dalszej pracy, do poprawek, dlatego też odpuściła i stwierdziła, że wpuści gościa do środka. Ponieważ było już dość ciemno, to szlafowa zdjęła lampę z wieszaka i zaprowadziła budowlańca do sypialni. Kiedy ten zbliżył się do ściany, poprosił, by kobieta odłożyła lampę na stół. Argumentował to tym, że kobiecie trzęsą się ręce, co jest bardzo niebezpieczne, no bo jeżeli nieopatrznie upuści ona lampę, no to przypadkiem może spowodować pożar. Szajdla przyznała mu rację, odwróciła się do niego plecami i w momencie, w którym odkładała lampę na stół, Zych wyjął łom, którym z całej siły uderzył kobietę w tył głowy. Szajdla z głośnym hukiem upadła na podłogę. Zych podniósł nieprzytomną kobietę i rzucił ją na łóżko. Na zegarze ściennym dochodziła godzina 23:15. Wtedy też Zych usłyszał dochodzącą z sieni rozmowę. To córka Szajdli wracała do domu. W dodatku nie była sama. Jeżeli postanowi zaprosić swojego gościa do domu, Zych będzie zgubiony. Szybko narzucił na leżącą szlafową kapę i ruszył do kuchni. Tam, napotkawszy młodą szlafównę, odbył z nią krótką, aczkolwiek przyjemną rozmowę. Dziewczyna, jak się okazało, nie zamierzała wpuszczać i zapraszać nikogo do środka, a jedynie weszła do domu, żeby wziąć klucze, które miały zamknąć główną bramę. Zych odetchnął z ulgą. Miał jeszcze szansę. Kiedy Braindla ponownie pojawiła się w kuchni, była w wyjątkowo dobrym nastroju. Zapytała swoją matkę, a uzyskawszy odpowiedź, że Szajdla znajduje się w sypialni, to właśnie tam skierowała swoje kroki. Wtedy też Zych przeszedł do ataku i uderzył młodą kobietę w tył głowy, dokładnie tym samym łomem, którym chwilę wcześniej ogłuszył jej matkę. Dziewczyna nie straciła przytomności. Podniosła alarm, a jej krzyki ocuciły jej matkę. Starsza szlafowa resztką sił podniosła się z łóżka i rzuciła do ucieczki. Była już przy drzwiach kuchennych. Wystarczyło wybiec na podwórze i zaalarmować sąsiadów. Ale niestety sprawca był szybszy. Chwycił ją za spódnicę i odciągnął od wyjścia. Ostatnią deską ratunku był magazyn. Szlafowa szybko wbiegła do pomieszczenia z nadzieją, że być może tam udaje się znaleźć jakieś schronienie. Prawdopodobnie kobieta znów na chwilę straciła przytomność, jednak nie jest to do końca potwierdzone, ponieważ Zych musiał zająć się szlafówną, ale na pewno szlafowa była bardzo osłabiona i ledwie stała na nogach. Ponieważ w tym samym czasie szlafówna ruszyła matce na pomoc, a ściekająca do oczu krew lekko zasłaniała jej widoczność, to też Zych postanowił zostawić starą szlafową i stwierdził, że teraz to młoda kobieta jest dla niego większym zagrożeniem.
Ruszył w kierunku Brindley i złapawszy ją za gardło, rzucił ją na podłogę. Kiedy kobieta upadła, zadał jej kolejne kilka ciosów łomem. Bił, dopóki nie upewnił się, że kobieta nie żyje. Zabiwszy pierwszą ofiarę, cofnął się do magazynu, gdzie odnalazł szlafową. Tutaj informacje są nie do końca znane. Czy kobieta właśnie odzyskała świadomość po kolejnej utracie przytomności, czy po prostu była tak osłabiona, że słaniała się na nogach, ale pewne było to, że próbowała się podnieść z klęczek do pozycji pionowej. Zych, podobnie jak zrobił z jej córką, złapał ją za gardło, rzucił na podłogę i zaczął skakać po jej gardle oraz czaszce. Kiedy upewnił się, że obie kobiety są już martwe, przystąpił do plądrowania mieszkania. Ku jego rozczarowaniu w szufladach nie odnalazł żadnej koperty z pieniędzmi. Zych nie wiedział, że szlafowa najpewniej uiściła już opłatę za zboże. Takiej opcji jego plan nie zakładał. Ale skoro już był na miejscu, zabił dwie kobiety, to nawet jeżeli te koperty zniknęły, to jeszcze nie znaczyło, że szlafowa nie miała innych ukrytych pieniędzy w jakimś innym miejscu. Zaczął więc przeszukiwać mieszkanie, mając jakąś wewnętrzną nadzieję, że uda mu się znaleźć jakąś gotówkę lub chociażby cokolwiek, co mógłby spieniężyć. W ten sposób udało mu się znaleźć 110 złotych i 10 srebrnych pięciokoronówek austriackich. Do swojego łupu dołożył zimowy kożuch oraz srebrną biżuterię. Biżuterią były chyba jakieś kolczyki i dwa pierścionki. Podobno zresztą były one ściągnięte z ciał martwych kobiet, ale ta informacja mogła zostać po prostu podkoloryzowana przez prasę. Cały swój łup zawinął w prześcieradło. Miał w planach jeszcze trochę pogrzebać, no bo nastawił się mimo wszystko na większy zysk, ale w tym momencie zegar w sypialni zaczął wybijać północ. Niby nic takiego, prawda? Ale według dawnych wierzeń północ była bardzo istotną godziną. Uważano bowiem, że jest to czas przemiany, moment, w którym jeden dzień zmienia się w drugi. Dokładnie sam środek nocy, kiedy noc powoli zmienia się w dzień. Według wierzeń słowiańskich był to czas, kiedy budziły się wszystkie strzygi i upiory, a brama pomiędzy światem żywych i umarłych uchylała się na krótką chwilę, wpuszczając do naszego ludzkiego świata wszystko to, co złe. No i cóż, martwe. Tak mówiąc w skrócie, oczywiście, jeżeli coś tutaj pokręciłam i ktoś lepiej zna się tutaj na pradawnych wierzeniach, to oczywiście proszę mnie sprostować w komentarzach. No i teoretycznie te nasze słowiańskie wierzenia przecież zostały wyparte przez religię chrześcijańską i to już wieki temu, ale ja myślę, że wielu z Was doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to te wierzenia naszych przodków jedynie ewoluowały i przeszły tak zwaną fuzję z nową wiarą, więc te nasze pradawne wierzenia gdzieś tam jeszcze zostały w naszych przodkach, podejrzewam, że w części z nas zresztą też. Na pewno zostały w Zychu, ponieważ Zych stwierdził, że słysząc, jak zegar wybija 12, po prostu spanikował. Bał się, że zaraz szlafowa po prostu wstanie z umarłych i weźmie odwet na swoim mordercy, zresztą chyba słusznie. Tajny detektyw nawet donosił tutaj, że podobno Zych miał mieć wizję, jak szlafowa wstaje i rusza w jego kierunku, ale czy tak było naprawdę, czy nie, no to... znaczy, wiadomo, że raczej nie wstała. Chodzi mi tutaj o to, czy Zych faktycznie miał taką wizję, że szlafowa rusza w jego kierunku, czy też nie. Wiadomo, że nasza wyobraźnia można podsuwać różne fantastyczne obrazy. Na pewno Zych był tak spanikowany, że po prostu się przeraził, szybko rzucił trzymaną w dłoni świecę, złapał to prześcieradło z łupami i uciekł, nie oglądając się nawet za siebie. A przynajmniej taka była jego wersja, bo oczywiście nie można tutaj wykluczyć, że podpalenia dokonał intencjonalnie, ale też próbował zrzucić z siebie odpowiedzialność za wzniecenie pożaru, no bo wiadomo, że im więcej zarzutów, tym większa i surowsza kara. No a po co miał sobie czegoś dokładać, prawda? Ale kiedy Zych tak biegł przed siebie, to podobno dotarło do niego, że niemal wszystkie domy w mieście są przecież zbudowane z drewna. Jeżeli upuszczona świeca wywoła pożar, którego nikt w porę nie zauważy, to zapewne spłoną całe mościska. Zych zamordował dwie kobiety, to prawda, ale więcej osób na sumieniu mieć nie chciał.
Dlatego zawrócił i podobno ukryty gdzieś w krzakach obserwował rozwój sytuacji. Widział, jak z okien domu szlafowej wydostają się kłęby czarnego dymu, jednak sam nie miał odwagi, by wrócić na miejsce zbrodni. Po pierwsze, mógł zostać zauważony i musiałby jakoś wytłumaczyć, co o tak późnej porze robił pod domem szlafowej, no a po drugie, nie miał pewności, czy szlafowa jednak faktycznie nie wstała z grobu i nie czeka tam na niego, gotowa by się na nim zemścić. Ja to oczywiście mówię z lekkim uśmiechem, bo morderstwo dwóch kobiet, no to luz, nic takiego, ale duchy już Zycha tutaj przerosły. No ale tak jak wspomniałam, fantazja ludzka nie zna granic. Na całe szczęście po kilku minutach na rynku pojawił się patrolujący ulicę posterunkowy, który zauważył języki ognia wydostające się z okiennic. Podniósł alarm, postawił sąsiadów na nogi i powoli wszyscy rozpoczęli akcję ugaszenia pożaru. Sam Zych również miał wyjść wtedy z ukrycia i niczym heros pomógł zebranym w walce z żywiołem. Gdzie wtedy schował swój łup? Czy miał go nadal przy sobie, czy też gdzieś cisnął w krzaki, czy też gdzieś schował po drodze, to nie wiadomo. Kiedy pożar był już ugaszony, to Zych ruszył w dalszą drogę i o 5 nad ranem napotkał otwartą stodołę, w której postanowił przenocować. Spał do południa, po czym wrócił do mościsk. Za długo na wolności nie pochodził, ponieważ już podczas pogrzebu został aresztowany. Chociaż Zych przyznał się do zbrodni, to tak naprawdę nie chciał przyznać, gdzie ukrył zrabowane przedmioty. Tajny detektyw co prawda przedstawił tutaj swoją wersję wydarzeń, ale no, czy jest ona prawdziwa, czy nie, to pewności nie ma. Ale jest to jedyna wersja, na jaką natrafiłam, no to też ją wam przedstawię, ale patrzmy na nią trochę przez palce, bo tajny detektyw bardzo lubił sobie tutaj podkoloryzować różne sprawy. Według tajnego detektywa cała zrabowana gotówka i pozostałe przedmioty zostały odnalezione w chacie, w której Zych mieszkał wraz z żoną i dziećmi. Ale, policja nie odzyskała tego od Zychowej i jak do końca trafiła na ten łup, to nie wiadomo. Prawdopodobnie wydaje mi się tutaj, że po przesłuchaniu Zycha zarządzono po prostu przeszukanie jego mieszkania i tak trafiono na te wszystkie fanty. Natomiast plotka głosiła, że Zychowa dowiedziała się o zbrodni swojego męża jeszcze na dzień przed przybyciem policji. Zrabowane przedmioty miały zostać odnalezione przez dzieci bawiące się na podwórku. Zych przed aresztowaniem, przed tym pogrzebem miał podobno zakopać to, co zrabował, gdzieś tam właśnie na swoim podwórku, na swoim gospodarstwie. No a dzieci jak to dzieci. Widząc świeżo przekopaną ziemię, postanowiły sprawdzić, co też takiego tam się znajduje. Wszystkie przedmioty zaniosły matce, no a ta, chociaż połączyła ze sobą wszystkie fakty, postanowiła ukryć pieniądze oraz resztę świecidełek. Czy tak wyglądał prawdziwy przebieg wydarzeń, to ręki sobie uciąć nie dam. Na pewno Zychowa nie została o nic oskarżona, więc tak na dobrą sprawę, to jej udział w tym całym cyrku mógł po prostu zostać nieco wyolbrzymiony. W każdym razie wszystkie zrabowane przedmioty zostały odzyskane, ale chyba okradzionym kobietom już się nie przydały. Czy Zychowa wiedziała o zbrodni swojego ślubnego, czy też nie, to mimo wszystko w żadnym wypadku go za to nie potępiała. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że tutaj starała się znaleźć dla niego ratunek i prosiła wszystkich w okolicy o pomoc w wynajęciu dobrego adwokata. Ale tutaj nie znaczyło to, że jej zachowanie było podyktowane taką wielką miłością. Oczywiście nie wykluczało tego, że kobieta kochała swojego męża, ale w dawnych czasach sytuacja kobiet była dość niestabilna. Zych był jaki był, kasy do domu przynosił mało, no ale jednak przynosił. Zapewne tutaj Zychowa świetnie sobie musiała zdawać sprawę z tego, że jeżeli jej mąż trafi za kratki, no to ona wraz z trójką dzieci zostanie pozostawiona na pastwę losu. Raczej po tak głośnym morderstwie nie miała tutaj co liczyć na pomoc sąsiadów, bowiem wszyscy potępiliby czyn jej męża, potępiliby to, co zrobił, no i pewnie spluwaliby na jej widok i raczej nikt z pomocną dłonią by się nie wyrywał. I tak faktycznie było. Ostatnią deską ratunku dla Zychowej oraz dla jej męża oczywiście był tutaj Zych senior. Ojciec aresztowanego mężczyzny miał sporo oszczędności, był najlepszym budowlańcem w okolicy, na brak zleceń raczej nie narzekał, ale jak się okazało, on również wzgardził prośbą swojej synowej.
Zmarszczył brwi na widok kobiety, a usłyszawszy, że Zychowa prosi go o pieniądze na adwokata, to już w ogóle zaczął toczyć pianę z pyska. Wypędził kobietę ze swojego gospodarstwa, wykrzykując, że kompletnie nie obchodzi go los jego syna. Najlepiej by było dla wszystkich, żeby go w końcu powiesili. Zych senior miał zresztą podwójne powody, by czuć wściekłość. Po raz kolejny jego syn zhańbił jego nazwisko. Zresztą nie tylko nazwisko, ale i imię, bo przypominam, że Tadeusz Zych nosił takie same imię i nazwisko jak jego ojciec. Tym razem jednak ta hańba była dużo większa, bowiem Zych junior dopuścił się czynu naprawdę karygodnego. I to tak karygodnego, że mieszkańcy Mościsk postawili na nim krzyżyk. Chociaż Zych senior ze zbrodnią swojego syna nie miał zupełnie nic wspólnego, to tak naprawdę dostał rykoszetem. Był ojcem mordercy. To on go sprowadził na świat i to on go wychował. Wszyscy klienci, którzy najęli go do pracy, nagle cofnęli swoje zamówienia. Wszyscy, dosłownie jeden po drugim, zrywali zawarte umowy. Z dnia na dzień Zych senior został bez pracy, z zamówionym materiałem, bez żadnych perspektyw na dalszą egzystencję, no bo wiadomo było, że ludzie tak szybko nie zapomną. W najbliższym czasie raczej nie miał co liczyć na jakiekolwiek zamówienia i zatrudnienie. Sytuacja była tak dramatyczna, że Zych senior, który, przypominam, całe swoje życie przeżył w Mościskach, zdecydował się na przeprowadzkę. Zlikwidował swoją firmę, wystawił dom na sprzedaż, a sam miał przenieść się na Wileńszczyznę, by tam rozpocząć życie jeszcze raz z czystą kartą. Z jednej strony reakcja mężczyzny była jak najbardziej zrozumiała, ale z drugiej zaś jego syn zrobił co zrobił, ale zostawił trójkę swoich dzieci bez szans na przeżycie. No nie oszukujmy się, ale w roku 1933, kiedy Polska była pogrążona w ogromnym kryzysie, to głód i ubóstwo było chlebem powszednim wielu mieszkańców, a samotna matka z trójką dzieci raczej nie miała co liczyć na zatrudnienie. Nawet jeżeli Zych czuł żal i wściekłość względem swojego syna, no to odwrócił się też od swoich wnuków, które być może skazał na śmierć głodową. Sam Zych miał zostać przetransportowany do więzienia w Przemyślu. Był to zresztą moment, który postanowił doskonale wykorzystać, bowiem kiedy pod policyjną eskortą opuszczał posterunek w Mościskach, zaatakował pilnującego go policjanta i rzucił się do ucieczki. Zaalarmowani strażnicy natychmiast ruszyli w ślad za Zbiegiem, ale ponieważ Zych nie reagował na nawoływania, to ostatecznie postanowiono chwycić za broń. Dopiero kiedy jedna z kul ugodziła uciekającego mężczyznę, Zych poddał się i padł na ziemię. Został trafiony pod żebra. Ale spokojnie, przeżył, nic złego mu się nie stało. Ponieważ wskaźnik przestępczości w przedwojennej Polsce był bardzo wysoki, to też wielu z Was zapewne wie, że polski rząd, aby nieco sobie ułatwić sprawę, przyjął ustawę o tak zwanych sądach doraźnych. Były to sądy, które orzekały surowszy wymiar kary, zazwyczaj skazany albo kończył na stryczku, albo w najlepszym wypadku otrzymywał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Cała ta procedura była też skrócona do minimum, a wszystkie obserwacje psychiatryczne, przesłuchania świadków i całe to śledztwo były raczej takie pobieżne. Sądy doraźne miały na celu odciążyć i tak już nadto obciążony wymiar sprawiedliwości. Mówię Wam o tym, ponieważ to właśnie przed sądem doraźnym został postawiony Tadeusz Zych. Taka decyzja została podjęta ze względu na szybkie ujęcie sprawcy, jego przyznanie się do winy oraz niepodważalne dowody. Mówię tutaj niepodważalne dowody, ponieważ przyszły wyniki ekspertyzy tej krwi, która została odnaleziona na odzieniu mężczyzny. Dokładnie mówiąc, to na marynarce, spodniach, koszuli i butach. I ta ekspertyza wykazała, że ta krew należy do zamordowanych kobiet. Nie pytajcie, na jakiej podstawie to zostało stwierdzone. Starałam się dowiedzieć, jak wyglądała ekspertyza porównawcza 100 lat temu, ale temat mnie tutaj przerósł. Być może ktoś z Was ma tutaj większą wiedzę na ten temat, ale w naszej sprawie ważne jest to, że profesor Olbricht, który wykonał analizę porównawczą, był przekonany, że tutaj, cytat, krew była identyczna jak krew szlafowej i jej córki.
Przyspieszona ekspertyza psychiatryczna ujawniła, że Tadeusz Zych nie wykazywał żadnych zachowań psychopatycznych. Jego czyn był popełniony z pełną premedytacją i z zachowaniem całkowitej poczytalności. Tadeusz Zych był świadomy, czegoś dopuszcza. Ale w tym wszystkim psychiatrzy zauważyli też taką okoliczność łagodzącą, ponieważ Zych miał mieć bardzo wybuchowy temperament i cierpiał na nadmierną nerwowość. Sąd naradzał się przez godzinę. Tadeusz Zych za podwójne morderstwo został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Skazany przyjął werdykt z całkowitą rezygnacją. W oczekiwaniu na decyzję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który miał jeszcze tutaj prawo ułaskawić skazańca, Zychowi zezwolono na widzenie z żoną. Kobieta była zdruzgotana werdyktem. Choć jeszcze istniał cień szansy, że Zych uzyska prezydencką łaskę, to Zychowa wiedziała, że szanse są raczej znikome. Podczas ich ostatniego spotkania Zych obcałowywał dłonie swojej ślubnej, a ta zapłakanymi oczami wpatrywała się w jego oblicze. Na to ich prawdopodobnie ostatnie spotkanie kobieta przyniosła herbatę oraz domowe jedzenie. O godzinie 22 spotkanie się zakończyło, a aresztowanemu przekazano decyzję, że Ignacy Mościski nie skorzystał z prawa łaski. Egzekucję zaplanowano na kolejny dzień z rana. Przed udaniem się na spoczynek Tadeusz Zych porozmawiał z więziennym spowiednikiem. Podobno nawet miał wyrażać głęboką skruchę i żałować tego, co zrobił, jednak raczej ta jego skrucha nie była w stanie przywrócić życia dwóm kobietom. Na swój ostatni posiłek Zych poprosił jedynie o gorącą herbatę i świeży chleb z masłem. Śniadanie zjadł z apetytem i przyjął komunię świętą. O tym, jak bardzo jest zdenerwowany, świadczyło to, że wręcz podobno odpalał jednego papierosa od drugiego. Przed godziną 8 Zych został wyprowadzony na dziedziniec, gdzie już czekała na niego szubienica. Tuż przed wykonaniem wyroku skazany mężczyzna odwrócił się w stronę prokuratora i skierował do niego swoje ostatnie słowa. Dlaczego pan mi się tak przysłużył? Zobaczymy się jeszcze kiedyś z panem prokuratorem tam, u niebieskiej bramy. Żegnam panowie. Po 20 minutach od założenia pętli na szyję skazańca lekarz stwierdził zgon Tadeusza Zycha. Bieda i ubóstwo II Rzeczpospolitej Polskiej bardzo wiele osób popchnęła ku zbrodni. Ale czy swoje czyny można usprawiedliwić biedą? Tadeusz Zych miał dobry start. Miał zapewnione wykształcenie, wyuczenie zawodu, a mimo to zboczył z tej ścieżki. W tym wszystkim szkoda jest dwóch kobiet, które straciły życie bez powodu, tylko dlatego, że były nieco bardziej majętne niż pozostała większość mieszkańców. Ale mi również szkoda tutaj żony Tadeusza Zycha, a najbardziej jego trójki dzieci. Dzieci, które tak naprawdę nie były niczemu winne. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Ja powoli zabieram się za przygotowanie nowej sprawy. Tak jak wspomniałam wam na Instagramie, mam bardzo wiele spraw spoza granic naszego kraju, które chciałabym wam przedstawić. Ostatnio jakoś tak bardziej mnie ciągnie do tych wszystkich historii spoza naszego podwórka. Mam nadzieję, że również chętnie ich wysłuchacie, ponieważ wierzcie mi, że są one naprawdę bardzo, bardzo interesujące. A ponieważ rozgrywały się dawno i poza terenami naszego kraju, to są one u nas w większości zapomniane. Dalej żyją, dalej ludzie znają te historie, aczkolwiek w krajach, w których się wydarzyły, my raczej nie za wiele na ich temat wiemy, więc myślę, że fajnie byłoby wam się zapoznać z czymś, o czym nie wiecie. Ja przynajmniej lubię odkrywać takie nowe, nieznane sprawy. Dlatego już dziś zapraszam was na najnowszy odcinek. Chciałam też tutaj poinformować wszystkich moich patronów, że postanowiłam, iż nie będę wymazywała nikogo ze swojej tablicy patronów, tablicy, która informuje, kto dokonał wsparcia, nawet jeżeli to wsparcie zostanie wycofane, ponieważ tak sobie usiadłam i stwierdziłam, że
Bez względu na to, jak długo wspieracie rozwój kanału, to każdy Wasz wkład powinien zostać doceniony i tak samo również nikogo nie będę wyrzucała z grupy facebookowej dla patronów. Ta grupa też zawsze będzie dla Was dostępna. Jest to takie moje małe dziękuję za to, że w ogóle interesujecie się moim kanałem, interesujecie się rozwojem i chcecie wspomagać mnie w dalszym rozwoju. Dziękuję Wam serdecznie i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.